pierwsza wzmianka o Zamku Olsztyńskim, wtedy identyfikowanym jako zamek w Przemiłowicach, pochodzi z 1306 roku, a zawarta została w aktach drugiego procesu biskupa krakowskiego, Jana Muskaty, wytoczonego mu w 1306 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego, Jakuba Świnkę. Z tego też powodu w 2006 roku obchodzono jubileusz 700-lecia Zamku Olsztyńskiego. Wiadomo, że zamek istniał jednak już wcześniej, same wyżej wymienione akta dotyczą wydarzeń z 1294 roku. XIII-wieczne pochodzenie zamku potwierdziły prowadzone w latach 2010 badania prowadzone przez doktora Czesława Hadamika. Pierwsza wzmianka o Zbyszku, burgrabym olsztyńskim, pochodzi z 1349 roku. Istniejącą od drugiej połowy XIII wieku, strażnicę rozbudował w XIV wieku Kazimierz Wielki, jako jeden z najbardziej warownych zamków na pograniczu śląsko-małopolskim. Według tradycji, za jego panowania, więziony był w zamku wojewoda poznański, Maćko Borkowic, który zmarł w niej skazany na śmierć głodową, za zorganizowanie spisku przeciw królowi. Według podań, duch wojewody, jęki, brzęk kajdań i zawodzenia, do dziś mają straszyć w okolicy zamku. W 1370 roku, król Ludwik Węgierski, przekazał Olsztyn z ziemią wieluńską, w Lenno swemu kuzynowi, księciu opolskiemu Władysławowi Opolczykowi, za popieranie swych planów dynastycznych. W 1391 roku, Władysław Jagiełło, po tygodniowym oblężeniu, zdobył zamek i przywrócił go koronie. W 1406 roku, podgrodowa osada nazywana wówczas Olsztynkiem, została siedzibą starostwa. W 1488 roku Kazimierz IV Jagiellończyk nadał jej prawa miejskie. W XV wieku powstał Dolny Zamek, który prawdopodobnie był rozbudowywany w kolejnym stuleciu. W XV wieku zamek odegrał znaczącą rolę przy odpieraniu napadów ze strony książąt śląskich. W tym czasie został rozbudowany, potem był kilkakrotnie przebudowywany z powodu kruszenia się murów wskutek osuwania się skał. W 1552 roku Olsztyn uzyskał przywilej na targi i jarmarki. Miasto nigdy nie rozwinęło się ze względu na nieurodzajną, piaszczystą glebę oraz położenie z dala od szlaków handlowych. Zamek Królewski położony był w drugiej połowie XVI wieku w powiecie lelowskim województwa krakowskiego. W 1587 roku atakowany był przez wojska austriackie arcyksięcia Maksymiliana, pretendenta do tronu polskiego. Dowódcą załogi był wówczas starosta Kasper Karliński. Jego porwany kilkuletni syn, wraz z piastunką wystawiony został pod zamek na pierwszą linię ognia. Obrona się powiodła, z poświęceniem jednak życia syna dowódcy. Doszło też do zniszczeń zamku. Wydarzenie to znalazło swój wyraz w twórczości Władysława Syrokombi i Aleksandra Fredry. Podczas oblężenia zamek został mocno uszkodzony, a jego budową kierował kolejny starosta, Joachim Ocieski. Po jego śmierci zamek popadł w ruinę, gdyż sprawujący swoje obowiązki od 1613 roku, starosta Mikołaj Wolski, nie dość dobrze dbał o zamek, koncentrując się na utrzymaniu rezydencji w Krzepicach. Już w czasie lustracji z 1631 roku obiekt był mocno zniszczony. W czasie potopu, Szwedzi zrujnowali zamek i spalili miasto, gdy część sił idących na Częstochowę, zaatakowała w październiku 1655 roku zamek w Olsztynie, który po krótkim oblężeniu został zdobyty i zrujnowany. Po zakończeniu wojny, zamek był ruiną niezdatną do użytkowania, a wobec rozwoju artylerii zamki starego typu straciły wartości obronne. Królewski fortyfikator Krzysztof Mieroszewski prowadził w tym czasie pracę w zamku, ale ich efekt był niewielki i ostatecznie zanieczono odbudowy zamku, ze względu na wysokie koszty tego przedsięwzięcia. Podczas budowy, w latach 1722-26, kościoła parafialnego, rozebrano duże fragmenty dolnych partii zamku. Do końca tego stulecia przetrwało starostwo olsztyńskie. W XIX wieku chłopi stopniowo rozbierali zamek w celu pozyskania budulca. Do dziś z zamku zachowały się mury części mieszkalnej, wieże, cylindryczna i kwadratowa, fragmenty murów budynków gospodarczych, częściowo także piwnice oraz odkryte w czasie badań archeologicznych fundamenty kuzienicy i ślady dymarek. Ruiny zamku udostępnione są do zwiedzania.
W toku badań archeologicznych przebadano teren Zamku Dolnego, którego dokładne rozplanowanie nie było wcześniej znane. Udało się opisać położenie trzech filarów mostu prowadzącego od wieży bramnej do górnej części zamku oraz położenie samej wieży bramnej. 4 lata później, w służącej jako spiżarnia jaskini położonej na terenie Zamku Dolnego, odkryto kilkaset krzemiennych narzędzi wykonanych przez Neandertalczyków, a w kolejnym roku opisano nieznaną jaskinię oraz złożony system tuneli i szczelin.